Gotowy? Dobra, kamera w zapisie. W zapisie. I lecicie. Cześć, ja mam na imię Janek. Witam was w kolejnym odcinku iSpot High Five. Jest dzisiaj ze mną Norbert i Dominik z iMagazine. Mamy dla was fantastyczne nowości. Słuchajcie, to na co cała społeczność Apple'owska czekała. Cały rok. Dokładnie. Nowe iPhone'y 10S, 10S Max. Mamy nowego Apple Watcha, seria 4. Mamy kilka akcesoriów. Będziemy to wszystko wam dzisiaj pokazywać. Największa nowość chyba. I też w formacie największym. W tym momencie największa, bo nie ma jeszcze 10R. No tak, tak. Ale na razie ale jest mniejszy. Jest mniejszy. Na pewno klientów większość z tego co słyszałem czeka też na Maxa. Albo na złotego, złotego właśnie, nowy kolor. Nowy kolor, żeby wiesz, na dyskotece to bardzo ciekawy. Pochwalić. To dzisiaj to będzie podstawa. Pójść złotego, bo tam... Złotego i Max. Wielu ludzi narzekało, że wiesz, że to wygląda tak samo, więc nie można się na mieście pokazać. No tak, ale z Maxem, więc... Dlatego mamy też transparentne case'y, które później pokażemy, żeby nie było, tak, żeby wszystko było widoczne. Wszystko jest. Wszystko jest na miejscu. No to... Ja będę otwierał. Dobra. Dobra, masz pierwszeństwo. Czyń honory. Dobrze, bo jest mniejsza nowość, więc będę otwierał. I to jest w ogóle fantastyczny moment. Ja bardzo lubię otwierać nowe telefony cały czas. I robię to od 10 lat. Nie wiem, tu razem test. Też. Dobra profesja. Tak, dobra, czy pachnie też odpowiednio. Tak. Wiecie, że w zimie... Świeczka o zapachu. Nowego. Ale nie słyszałem o 10S, więc to... Bo to o zapachu iMac'a jest. Zobaczysz? Bo jest. To... No według mnie tak, to nie wiem. Dobra, ja podam. Wow, no. W ogóle to jest nowy kolor dla mnie, bo nigdy nie miałem takiego kolorze telefonu chyba. Ja mam 10 i to jest dla miałeś, mnie czy, miałeś kolor. 4S. 4S, tak, bo one 4S nie było miałeś, dokładnie było tak. Nieoficjalnie. Takie samo szkło, ale nie takie samo szkło. Powinniśmy wspomnieć o tym, że te nowe szkła są jeszcze bardziej wytrzymałe niż poprzednie modele, więc tutaj... No właśnie, nie chciałbym sprawdzić od razu, ale jeżeli chcesz. Ale jedna istotna kwestia. Nie ma przejściówki. Tak. Nie ma przejścia. No, Apple najwyraźniej idzie mocno do przodu z promowaniem Bluetootha w dość agresywny sposób. To jest niepotrzebne. To jest w ogóle, to jest marnowanie plastiku. AirPods. Dokładnie, to jest marnowanie plastiku. To nie powinno to w ogóle być. AirPods, Beatsy. Beatsy, dokładnie tak. Nie jest to atrapa. To nie jest atrapa, właśnie, nie, to nie jest atrapa. Ale kiedyś w Rosji sprzedawali takie atrapy, które się właśnie świeciło jabłuszko i podchodził ktoś do ciebie. Słuchajcie, od razu widać, że ten wyświetlacz, no to nie mogła być atrapa, prawda? Dobra, Dominik, teraz ty. Tu będzie większa akcja. Ja się pobawię w tym czasie. Poczekaj, wyślę coś na Instagrama. No poczekajcie, bo to jest... Ale to jest wygląda dopiero... bardzo podobnie do iPhone'a 10. Oh, wow. Tak, właśnie. No to jest ta duża nowość. Wybrałeś Space Gray. To bo ja właśnie zawsze miałem białe. Bo się zamieniliśmy. Dzień nowości. Zamieniliśmy się, dokładnie tak. O stary. O, już a, zobacz, już to jest fajne. Ale to wiesz, od razu chcę sfigurować. Tak. Automat to automat. Nie, no, to wygląda super. Ten jest wielki. Weź po prostu... Jest autentycznie... Kurczę, ja go włączę. Nie wiem, czy go włączyłem już. Włączę. Nawet on jest olbrzymi. Jest nawet większy niż iPhone 10 w potężnym etui, prawda? No. Jest kurczę, po prostu olbrzymi. Monstrualny. No, ciekawe jestem właśnie jak się... Ja przez ostatnich kilka lat od 6 plusa, znaczy od wersji 6 używałem plusów. I to jest wielkość plusa. To jest tak? Dokładnie ten sam format w ręku. Natomiast przesiadając się na 10, dostałeś w tej mniej więcej samej wielkości ekran co w plusie, ale w formacie zwykłego. To teraz żałuję, że nie wiem większego. Bo on jest taki za późno, za późno. Już tak zaktywaliśmy. Ale nie wiem. Max nie, to jest... Znaczy to na pewno będzie super akcja do oglądania filmów, do czytania. Tak. Multimedia. Wiesz, że to jest prawie wyświetlacz iPada mini. Tak. I ja myślę, że to jest właśnie... Czy to iPad mini killer? Killer. Już nie będzie mini. Możliwe. Już nikt go nie będzie... 6,5 kontra 8 cali, to no, nie jest aż taka to różnica. To jest tyle, tak? I już masz... Słuchajcie, może przymierzymy etui w takim razie. Dobra. Chcecie sprawdzić, jak to w ogóle będzie wyglądało? Ja może... Uwaga tutaj. To zacznij od uwaga. To jest coś, co polecam. Bardzo dobre etui. Graty. No, ja wezmę Muzi. Zobaczymy. Dobra. Sprawdzimy. Będę delikatny. Tak, ale rzucać nie będę, nie? W łagach podobno rzeczywiście można. Dobra, spróbuj, Dominik.
Nie. Spróbuj, spróbuj. Jeszcze nie. Spróbuj, rzucimy. Ale robi się mocno pancerny. Tak, robi się naprawdę pancerny. Robi się ważny. O kurczę, ale wielki. Sprawdźmy też etui skórzane, bo to będzie troszkę bardziej minimalistyczne i trochę bardziej eleganckie. Może minimalistyczne, ale z nazwy minimalistyczne. Bo i tak będzie. Jest to wyjątkowo? Ja to robię cały dnie. Daj, to dobra, to dobra, to dobra, mi się jeszcze ręce trzęsą. Mi się jeszcze trzęsą. Ups! No ja nie mam co przymierzyć. Nie daliście mi żadnego etui. Bo wszystkie są takie same. Ale wiesz co, ja mam tutaj. O, no w tym jest trochę mniejsze. To jest taki fakt. Właśnie, pokaż mi, bo ja chciałem to etui zobaczyć. Zobacz, bo jedna podstawowa sprawa jest taka, że XS ma podobno przesunięty obiektyw i nie pasują etui z starego. Tylko nie pomylcie. No nie, nie pomylcie. Tak, myślę, że to film. No widzisz, on jest przesunięty. Minimalnie. Ale czy to będzie przeszkadzało w używaniu case'a? Nie, ja myślę, że to zależy od producenta. Niektórzy producenci mają większe, mniejsze dziury. My będziemy ogólnie sprawdzać to dla was. Będziemy też mieli pełną ofertę case'ów. Powiem wam, które pasują doskonale do dziesiątki S. Te, które są tylko do dziesiątki, zachowamy też tylko do dziesiątki. Nie miałem swojego telefonu bez obudowy. No. A ja zawsze bym. Znaczy, keep it that way. Jednak trzeba uważać. Ostatnia nowość. Dzisiejsza. Apple Watch 4, a 4. Podobno na niego najwięcej ludzi czeka właśnie na Apple Watcha. No bo jest niesamowity, jest, ma większy ekran, nie, jest cienki. Jest nie udało się z unboxingiem. Nie udało się z unboxingiem. Weźmy tutaj, zróbmy to porządek. Słuchajcie, tak. Będzie bardzo pracować bardziej regularnie, to... Wow, to zupełnie inna koncepcja pudełka. Słuchaj. Tak, w ogóle nie wiesz co, nie potrafisz jakoś odłożyć. Odłożył i pokazał na samym środku. Ja to posprzątam trochę. I teraz jest paku, bo ja widziałem to pudełko już wcześniej. O stary! Zobacz, jak to jest fajnie zrobione. Ale klimat. Ta koncepcja pudełka według mnie jest genialna. Jak trzadzior. Od razu pokazuje ci wszystkie paski, które tak, możecie wypuścić. Super. Pasek jest osobno, tak, a zegarek jest fajnie, osobno. Fajnie, świetna sprawa. Masz od razu pakowanie, zobacz, jest welurek. Zobacz, ale, czym jest zegarek. Zobacz, to jest pakowanie jak wiesz, jak biżuteria. O, milion dolarów. Możesz go zabrać, no bo to... Jest na koronce. Na koronce link jest. Czerwony był nowa wersja RT, który w Polsce nie ma. Zachęcam operatorów do tego, żeby... I ceramicznie, ma ceramiczny spód. To będzie bardziej taki... Widzisz? Tak. Ja miałem dwójkę. Ja miałem dwójkę. Też miała ceramikę dookoła? Znaczy miała ceramiczne to. Ale nie miało tego dookoła. Jeżeli mieliście wykończenie ze stali, no to wtedy tak. No tak, ale no zobacz, nie, ja miałem to super ale wygląda. Tu jest ceramika też dookoła tego. Dookoła, tak. Widzisz, to już nie jest unibody, tak. Jak były stare, tylko to jest zupełnie nowa konstrukcja. Ale wygląda super. No, no słuchajcie, mnóstwo nowości, mnóstwo fajnych nowości. Będziemy teraz wszystko testować, konfigurować. Cały fan związany z tym. Zapraszamy was do naszych salonów, żebyście mogli zobaczyć i posprawdzać te wszystkie telefony, bo one już bardzo, bardzo niedługo, tak naprawdę w tym momencie, są już wystawione i możecie się nim pobawić. Możecie też taki telefon nabyć, jeżeli zdążycie odpowiednio szybko. Więc zapraszamy. Jeszcze można przyjechać. Jeszcze można przyjechać, dokładnie. Więc zapraszam was na kolejne odcinki iSpot High Five. Będę też tutaj panów z iMagazine zapraszać, bo był bardzo sympatycznie. Wy będziecie ćwiczyć unboxing experience. Więc dzięki wielkie i do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.